Rozwiązywanie problemów z połączeniem z siecią bezprzewodową w systemie Windows 11. Jeśli sieć bezprzewodowa działa prawidłowo, ale laptop HP nie łączy się z siecią, wykonaj czynności przedstawione w tym filmie, aby rozwiązać potencjalne problemy. Uwaga! Po wykonaniu każdego kroku spróbuj połączyć się z siecią. Jeśli nadal nie można połączyć się z internetem, Przejdź do następnego kroku. Krok pierwszy sprawdź sygnał sieci bezprzewodowej. Niektóre laptopy HP wyposażone są w klawisz lub przycisk komunikacji bezprzewodowej. Może to być obraz samolotu lub sygnału bezprzewodowego. Naciśnij przycisk jeden raz, odczekaj 10 sekund. A następnie obserwuj wszelkie zmiany ikony połączenia bezprzewodowego w obszarze powiadomień, a także kontrolki LED przycisku lub klawisza sieci bezprzewodowej. Jeżeli sygnał sieci bezprzewodowej włączy się, ponownie połącz się z internetem. Jeżeli sygnał sieci bezprzewodowej jest wyłączony, naciśnij ponownie klawisz lub przycisk, a następnie spróbuj ponownie połączyć się z internetem. Krok drugi: zaktualizuj sterowniki sprzętu. Skorzystaj z menedżera urządzeń, aby zaktualizować sterowniki sprzętu, takiego jak karta graficzna, karta dźwiękowa, karta sieci bezprzewodowej lub inne sterowniki dla komputera. W systemie Windows 11 na liście aplikacji wyszukaj pozycję Menedżer urządzeń i otwórz ją. Na liście urządzeń w menedżerze urządzeń kliknij strzałkę obok pozycji karty sieciowe, aby rozwinąć opcję. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję karty sieci bezprzewodowej, wybierz opcję Aktualizuj sterownik, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować zaktualizowany sterownik. Uruchom ponownie komputer. Aby zakończyć instalację aktualizacji, krok trzeci. Uruchom narzędzie do diagnostyki sieci HPSA. Użyj narzędzia Network Check w programie HP Support Assistant, aby przeprowadzić diagnostykę sieci komputera. W systemie Windows 11 wyszukaj i otwórz narzędzie HP Support Assistant. Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana na komputerze, Pobierz najnowszą wersję ze strony support.hp.com, ukośnik Help, ukośnik HP, support, assistant. W narzędziu HPSA w sekcji Poprawki i Diagnostyka, wybierz opcję Napraw problem z siecią. Jeśli zostanie wyświetlone okno z monitem o wprowadzenie hasła lub zatwierdzenie przez administratora, wpisz wymagane dane uwierzytelniające. Kliknij przycisk Dalej, a następnie poczekaj na zakończenie pracy narzędzia. Jeśli w trakcie testu diagnostycznego zostanie napotkany jeden lub kilka problemów, kontynuuj wykonywanie poniższych czynności. W sekcji Możliwe, Główne przyczyny kliknij wskazaną możliwą przyczynę. Wybierz zalecane działanie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Po wykonaniu zalecanych operacji Kliknij przycisk Sprawdź ponownie. Powtarzaj te czynności aż do rozwiązania problemu z łącznością sieciową lub wszystkimi możliwymi głównymi przyczynami i zakończenia naprawy. Krok czwarty: Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią i internetem w systemie Windows. Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią i internetem w systemie Windows, aby przetestować i naprawić połączenie sieciowe. W systemie Windows 11 wyszukaj wyniki dla hasła ustawienia dotyczące rozwiązywania problemów i otwórz je, a następnie wybierz opcję Inne narzędzia do rozwiązywania problemów. Kliknij, znajdujący się obok opcji Połączenia Internetowe, przycisk Uruchom. Odczekaj, aż narzędzie do diagnostyki sieci systemu Windows przeprowadzi analizę połączenia sieciowego. Po wyświetleniu monitu, wybierz rodzaj problemu z siecią, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozwiązać problem. Krok 5. Ponownie zainstaluj sterowniki karty sieci bezprzewodowej. Do odinstalowania i ponownego zainstalowania karty sieci bezprzewodowej, użyj programu Manager Urządzeń. W systemie Windows 11 wyszukaj program Manager Urządzeń. I wybierz go, aby uruchomić. Na liście urządzeń w oknie Menedżer urządzeń kliknij dwukrotnie Karty sieciowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieci bezprzewodowej, a następnie wybierz opcję Odinstaluj urządzenie. Gdy pojawi się ekran Odinstaluj urządzenie, wybierz opcję Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj. W oknie Menedżer urządzeń wybierz opcję karty sieciowe, wybierz opcję akcja, a następnie wybierz polecenie skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu. Po wyświetleniu nazwy karty sieciowej zamknij okno Menedżer urządzeń i ponownie uruchom komputer. Więcej przydatnych filmów wideo można znaleźć na kanale HP Support w serwisie YouTube.